O sprawie mieszkańców bloków przy szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie huczy od 6 tygodni, a dokładnie o tym, że dyrekcja szpitala wypowiedziała umowy najmu mieszkańcom. Pomoc obiecał marszałek Wojciech Kozak. Dziś już wiemy, dlaczego ta pomoc jeszcze nie dotarła. Pojawiły się nowe okoliczności. Szpital Świętego Łukasza zaciągnął ogromny kredyt, prawie 5 milionów złotych. Zastawem są te właśnie bloki, teraz jeszcze zamieszkałe. To się dokładnie nazywa obciążenie hipoteki. To jest na kwotę 4 800 000. Jaki cel tego ruchu, tego posunięcia jest, do tej pory jeszcze nie wiemy. Pewnie pani dyrektor Anna Czech o tym za chwilę powie. To może być wszelaka potrzeba, mogło to być jak wkład własny do jakiegoś większej akcji kredytowej na większą inwestycję. No, raczej nie dotyczy to budynków, no ale to poczekajmy, nie ma co oferować tutaj wyroku. To wyciąg z ksiąg wieczystych szpitala. 4 800 000 zł to dokładna wartość zaciągniętego kredytu. Problem w tym, że o nim nie miał pojęcia marszałek województwa małopolskiego, który formalnie jest właścicielem szpitala. Marszałek nie wie, tak z tego co powiedział nam dzisiaj, to o tym nie wiedział. Być może to jest prawnie dopuszczalne w ramach działalności szpitala. Ja tego nie neguję, bo to są normalne działania operacyjne w ramach prowadzenia takiej jednostki. Natomiast marszałek o tym deklarował, że nie wiedział. To mocno komplikuje całą sytuację, bo dług na nieruchomości oznacza, że nie można nic zrobić, dopóki kredyt nie zostanie spłacony. Marszałek ma więc związane ręce. Wczoraj poznaliśmy, czy 2 dni temu, że jest hipoteka obciążona. Tego nie wiedzieliśmy. Przez miesiąc czasu rozmawiamy o tym, głośno krzyczymy. Mówimy o potencjalnym wykupie mieszkań. No nikt nie był łaskaw z szpitala poinformować nas, że to jest skomplikowane, bo tam jest obciążenie. Nie wiem, czego się obawiał. Na razie nie wiemy dokładnie, na co zaciągnięto środki, których zastawem są bloki. Być może ma to związek z budową ośrodka zdrowia psychicznego. Wiemy jednak, że aby wyjść na prostą z tej skomplikowanej sytuacji, Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa, poprosił Annę Czech, by pozwoliła mieszkańcom zostać w mieszkaniach do końca roku. Decyzji jeszcze nie ma. Nie ma też komentarza dyrekcji szpitala. Julita Majewska, Małopolska Telewizja z Wami.